Jakby Tubercik występował, to ten mikrofon tak byłby przygotowany. Bercik w moich spodniach wyglądał jak Kaczyński w spodniach Giertycha. Zresztą ja się naśmiewam ze wzrostu Krzyśka Hankego, bo to nieładnie, prawda, no, naśmiewać się z jakiegoś wzrostu, ale on sam się śmieje ze swojego wzrostu. Jak on ma solowy występ, to on pierwsze co mówi, jak wychodzi, to że jest mały, tak jakby tego nie było widać. Ja go zresztą spotkałem po paru tygodniach i mówię: Krzysiu, ty wiesz, że ktoś mnie pomylił z tobą? To on się ucieszył, bardzo się ucieszył, naprawdę. No trudno mi rzeczywiście nie powiedzieć o tych kiepskich, prawda? No 14 lat to już gramy, no 14 lat. Jak ktoś by mi 14 lat... Bardzo dziękuję. Czternaście lat temu to ja byłem w Teatrze Starym w Krakowie, grałem takie różne ambitne sztuki po piwnicach, czasem nawet 7-8 osób przyszło, także naprawdę, jak ktoś mi wtedy powiedział, że ja będę grał w takim sitcomie ze śmiechem, to ja bym mu dupę pukał. No i co? No i zagrałem, no i co? No, stało się coś? No nic się nie stało, Audi Q7 tu przyjechałem, no tyle się stało. Ja pamiętam, jak się emisja pierwszych odcinków poszła, tych kiepskich, te 14 lat temu. Idę sobie przez rynek krakowski, jak mówię, w Starym Teatrze wtedy byłem. Idę sobie przez rynek krakowski, widzę z daleka, idzie taki mój kolega aktor. Nazwiska państwu nie powiem, bo i tak państwu nic nie powie to nazwisko. Cholera, złośliwy jest. No. Nic, w każdym razie idzie ten kolega z daleka, krzyczy na cały rynek, żeby wszyscy słyszeli. Mówi: widziałem, w takim gównie grasz. Ja się tak skrzywiłem trochę, ale no, kiwam głową, że gram. No, on mówi: wiesz co, ja bym odmówił. Na co ja mówię: no, a zaproponował ci ktoś? On mówi: no nie. Ja mówię: to wiesz co, to jak ci zaproponują, to se odmów. Ale na razie poczekaj na propozycję. Spotykam go parę miesięcy temu też na rynku w Krakowie. On jakiś taki smutniejszy, ze spuszczoną głową powoli, jak ten żołnierz od Broniewskiego. Ja weselszy, idziemy, rozmowa tak jakoś nie bardzo się klei, jak się spotkaliśmy. W końcu on się pyta: czym jest dziś? Ja sobie myślę: mam cię, dziadu. I mówię: wiesz co? Kupiłem parę miesięcy temu Audi Q7, tą bogatszą wersję, wiesz, mówię. Ale mówię: wiesz co, to jest sakramencko drogie auto. Ja na to musiałem ze 4 tygodnie to harować. Jego tak wykrzywiło. I powiedział: no tak, a ja dalej idę, kurwa, lanos. No więc... Jak państwo wiecie, też ma kół tylko lanosa. Teraz to, co widzicie, że jestem niedogolony, mam takie długie włosy, to dlatego, że ja właśnie dzisiaj prosto po spotkaniu z wami, po występie, na nic nie czekając, nic nie robiąc, żadnych zdjęć, wsiadam do samochodu, jadę do Wrocławia. Całą noc, a od rana mam zdjęcia w kiepskich. Czyli oszczędźcie mnie, jeżeli możecie, bo przyjadę na 6 rano. No, prześpię się ze 2 godziny czy 3, bo o 9 już samochód po mnie będzie czekał. W każdym razie, no, w tych kiepskich wyglądam tak, jak wyglądam, jak Ferdek. No bo to najłatwiej to być tym Ferdkiem w tej hali zdjęciowej właśnie pod Wrocławiem, gdzie to kręcimy. Bo tam siedzę na przykład z tym synkiem Waldusiem, prawda? Pijemy to niby piwo, bo przecież tam piwa nie mam. Że jak ja bym tyle piwa wypił, to bym nic nie nakręcił. Poza tym ja się przyznam, że ja nie do końca to ja lubię piwo. Naprawdę nie do końca lubię, bo jak ja byłem mały, pamiętam, no taki malutki byłem i zaczynałem swoją edukację alkoholową, to piwo było mętne, kwaśne, ciepłe i trudno dostępne. No to ja się nauczyłem pić te bielsze płyny, które tak samo dobrze robią, a nie potrzeba ich tak dużo wypić. Bo...
Poza tym ja nie lubię piwa jeszcze z tego względu, że po piwie się często chodzi do toalety. No. A ja jestem z Krakowa, no i dla mnie każda złotówka jest droga. Tu się od poznaniaków nie różnisz zresztą. Zresztą pamiętam na studiach, jak byłem, było w Krakowie, to były 70. lata, początek 70., przełom 60., 70. Było takie piwo, nie powiem nazwy, bo znowu się pojawiło, więc nie chcę ich reklamować. Okropne, no ciepłe, mętne, kwaśne, no coś strasznego, w smaku okropne. No i pamiętam, że wysłano to piwo do laboratorium, do Carlsberga, do Danii, do dużej firmy piwowarskiej. No i przyszła odpowiedź, że krowa ma żółtaczkę. No bo czymś musieli tej goryczki dodawać, no bo tak woda, farbka brązowa, spirytus, no i trzeba było, żeby to gorzkie było, no to trochę żółci dolewano. Coś okropne, nie wiem, czy to do końca prawda, no ale tak mówiono. Właśnie siedzę sobie z tym Waldusie, pijemy to niby piwo, oglądamy ten telewizor, w którym nic nie idzie, bo to co idzie, to dopiero później dogrywają. My nie wiemy, co oglądamy. No, przed nami ze 40 znudzonych osób, bo przecież nikt się nie śmieje, bo jak codziennie po 12 godzin przez 3 tygodnie na przykład to samo gramy, albo no w każdym razie no, prawie to samo, no to każdy już czeka tylko, żeby się robota skończyła, ale niech tylko wyjdę na ulicę takie, to zaraz idę, ty kurde, zobacz, Ferdek, cicu, chono na browara, kurde, ja cię pierdzielę. Coś okropnego, no. Ja pamiętam, że no dzisiaj ja chciałem, nie wiem, może jest tutaj to dziecko albo rodzice, chciałem przeprosić, bo tak takie dziecko za mną biegnie i krzyczy, przyszedłem się przejść tutaj rano. I krzyczy, Ferdek, Ferdek, Ferdek. A ja już przeszedłem przez plażę, więc już miałem tych Ferdków i może zdjęcie, może ja nie, dziękuję, 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 dziękuję. Już miałem tego dosyć i to dziecko, i w końcu temu dziecku powiedziałem coś, co dziecko zrobiło taką minę. Jakby no po prostu, no bardzo mi się przykro zrobiło, przepraszam za to dziecko i, no, z tego miejsca, jeżeli jest, a jeżeli nie ma, no to też przepraszam. Słuchajcie, o czym ja mówiłem, że właśnie kiedyś, zaraz po rozpoczęciu tych kiepskich, siedzę sobie w restauracji hotelowej, jem śniadanie, podchodzi do mnie jakiś elegancko taki ubrany młody człowiek i mówi tak: Panie Andrzeju, czy ja mogę prosić autograf? Już byłem zadowolony, że nie mój do mnie, Ferdek, kurde, cyczy, daj mi autografa, kurde. No to napisałem mu tam Zbyszkowi, Juskowi, Frankowi, Zdziskowi, Juskowi, Andrzej Grabowski. Daję mu, on uśmiechnięty wziął i mi powiedział, bardzo panu dziękuję i chciałem jeszcze panu podziękować za to, że spotkałem większego idiotę niż sam jestem. No takich mam fanów, no. Ale...